więcej niż sen. Historia Alego. Historia ta jest prawdziwa, choć pewne jej szczegóły zostały zmienione przez wzgląd na adaptację. Przedstawione informacje dobrano tak dokładnie, by nie straciły nic ze swojej autentyczności. Witaj w domu, Ali. Jesteś głodny? Oczywiście, że jestem głodny. Nie widzisz? Ślepa jesteś? Jedzenie jeszcze się gotuje. Co się dzieje, Ali? A niech to! Czemu to jest takie gorące? Wciąż się gotuje, Ali. Czemu nie zdjąłeś tego z ognia? Dlaczego nie pozwoliłeś temu przystygnąć? Nie skończyło się gotować. Dlaczego tego nie przestudziłaś? Nie bij mnie! Nie, Ali! Dlaczego? Dlaczego? Ali, proszę! Biłem moją żonę prawie każdego dnia. Wciąż jeszcze ma ślady na ciele, w miejscach, w których ją uderzałem. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Gdy mówią o moich słabościach, czuję ogromny wstyd. Niestety, biję moją żonę niemal każdego dnia. Żona i dzieci doświadczyli ogromnego upokorzenia, ale to było silniejsze ode mnie. Czasami wyjeżdżałem do innego miasta, żeby nie krzywdzić mojej żony. Spędzałem z dala od rodziny miesiące, nawet lata, szczególnie w Istambule. Cześć chłopaki. No jak tam? Wszystko dobrze, szefie. To świetnie. Pracujcie dobrze. No dalej. Pracowałem jako tynkarz i dobrze zarabiałem. Zwykle byłem też brygadzistą. Ale traciłem pieniądze na picie. Nieustannie piłem. Idziemy na jednego, szefie. Idziesz z nami? Nie dzisiaj. Dlaczego? Mam robotę. Dobra, wiesz, gdzie nas znaleźć w razie czego. Będziemy tam, gdzie zawsze. To na razie. Na razie.
Jesteś zupełnie przegrany. Jak za to zapłacimy? Dlaczego musimy przez to przechodzić? Ty głupi chłopcze, oby Bóg cię pokarał. Wynoś się stąd. Idź i nie wracaj. Hej, tutaj Ali. Kelner, dwa razy. Witaj, dzięki. Dobrze się bawicie? W porządku, dzięki. Wezmę jeszcze jeden. Czas zakończyć, panowie. Ile to kosztuje? 50 tysięcy lirów. Nie mam tak dużo. Daj ile masz. Wyrównam różnicę. Proszę. Polej jeszcze jeden na drogę. Już ci wystarczy. Wypiłeś za dużo. Czy jak wypiłbym za dużo, to prosiłbym o jeszcze jeden kieliszek? Chciałbym, żeby on mi pomógł. Kto? Dużo z nim rozmawiam. Z kim? Z Bogiem, oczywiście. Spójrz na kwiaty, na przykład. Kwiaty? Wyrastają z brudnej ziemi. Gdy użyźnisz je obornikiem, stają się naprawdę piękne. Więc skąd więc ten zapach? Z obornika? Nie. Mam na myśli ich piękny zapach. Bóg używa brudu, by czynić piękno. To nie jest na koszt firmy. Dzięki. Rozmawiasz z Bogiem? Skarżę się od czasu do czasu. Musisz rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem. Rozmawiać z Bogiem, jakbyś był jego dzieckiem. Ja zawsze robię w ten sposób. Rozumiesz mnie? Bóg kocha dzieci. Lecz, nie mogę iść do domu. Kiedy idę, biję moją żonę bardzo mocno. Upijam się i nie panuję nad sobą. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Powinieneś się udać do Arabii Saudyjskiej. Arabii Saudyjskiej? Alkohol jest tam zakazany. Będziesz musiał skończyć z piciem. Skończyć z piciem? Wzmocnisz się dzięki temu. Wrócisz na prostą. Jaką pracą się zajmujesz? Budowlanka. On jest najlepszym tykarzem w Istambule. No proszę. W Arabii Saudyjskiej brakuje fachowców w tej branży. I dobrze tam płacą. Uwierz mi, sam nigdy nie będziesz w stanie uwolnić się od picia. To taka moja rada dla ciebie. Boże, pomożesz mi? Mam nadzieję, Bóg pomaga tym, co sobie sami pomagają. No dobrze, panowie, na dziś wystarczy. Chodźmy do domu. Zdrowie.
Pojechałem do pracy w Arabii Saudyjskiej. Tak naprawdę nie jechałem tam po to, żeby zdobyć wielkie zyski. Przede wszystkim chciałem skończyć z piciem. Powiedziano mi, że w Arabii alkohol jest zabroniony. Gdy jednak tam dotarłem i zapytałem znajomych, pokazali mi, gdzie go można kupić i niestety znów wróciłem do nałogu. Bóg mi pomaga, przecież nie mogę tu pić. Rzuciłeś więc picie, tak? Tak, dokładnie tak, skończyłem z tym. Chociaż w zasadzie to można tu dostać alkohol, ale ja nie piję. Tylko raz mi się zdarzyło. Wiesz, byłem w Mekce. Mekce? Tak, to była umra, mała pielgrzymka. W przyszłym roku mam nadzieję pójść na Hadż, wielką pielgrzymkę do Mekki. To jest dobra wiadomość, prawda? Tak, naprawdę dobra wiadomość, ale wiesz, w naszych szkolnych czasach nie uczono nas zbyt wiele o religii. Nauczyliśmy się jedynie kilku arabskich modlitw. Pamiętasz? Teraz jednak wszystko wygląda inaczej. Od teraz mam zamiar być pobożnym muzułmaninem, Zehra. Mam też zamiar być dobrym ojcem. Zehra, nie chcę już nigdy więcej wypić nawet jednego kieliszka. Zehra, halo? Zehra? Tak? Myślałem, że się rozłączyłaś. Wszyscy za tobą tęsknimy. Ja też za wami tęsknię. Słuchaj, mój czas już się kończył. Co ode mnie dzieci? Kiedy przyjdziesz do domu? Będę wam dalej wysyłał pieniądze, dobrze? Około roku później zdecydowałem się wziąć udział w wielkiej pielgrzymce Hadż wraz z grupą przyjaciół, po 4 osoby w jednym samochodzie. Nikt nie wsiadł do mojego samochodu, ponieważ nie miałem prawa jazdy, a poza tym nie byłem zbyt dobrym kierowcą. Dotarliśmy do Mekki przed zachodem słońca i weszliśmy do świętego miejsca, zwanego Kaaba. Po obejściu Kaaby rozpoczęły się wieczorne modlitwy. Tego dnia brałem udział w wieczornych modlitwach po raz pierwszy w życiu. To był męczący dzień. Mam nadzieję, że dobrze wypocznę w nocy. Nie mogę wierzyć, że tu jestem. Całe życie o tym marzyłem. To jest piękne. To oznacza, że twoje modlitwy zostały wysłuchane. Ali, pozwól, że coś ci wyznam. Wyznasz? Wiem, że tak jak wiele osób w naszym kraju, nie zostałeś wychowany na religijną osobę. I dlatego jestem naprawdę zdumiony, widząc cię tutaj. Masz rację, mam pewne problemy. Ale to wszystko się zmieni. Od teraz pozostawiam problemy za sobą. Chcę zostać prawdziwie oddany muzułmaninem i pielgrzymem. Chcę rzucić picie i żyć spokojnie z moją żoną i dziećmi. Cieszymy się, że jesteś tutaj, Ali. Oby Bóg przyjął wszystkie twoje modlitwy. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Przyjaciele, zrobiło się naprawdę późno. Powinniśmy iść spać. Oby Bóg dał nam dobrą noc. Dobrej nocy. Ali, masz zamiar spać na dworze? Nie wejdziesz do środka? W namiocie jest za gorąco, będzie mi wygodniej na dworze. Dobrej nocy, tobie również.
Jak mogę Cię odnaleźć, Boże? Nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, że tam jesteś. Modlę się do Ciebie całym moim sercem. Chciałbym, żebyś mi się objawił. Uratuj mnie od związania z alkoholem. Pragnę, żebyś mnie zbawił. Należysz do mnie. Wiem, kim jesteś. Jesteś Jezusem. Mam zamiar zabrać Cię ze sobą. Jeśli pójdę z Tobą, to co się stanie z moją żoną i dziećmi? Opuść to miejsce. Należysz do mnie. Gdy zbudziłem się ze swojego snu, byłem przepełniony radością. Czułem się, jakbym latał. Musiałem się upewnić, że wciąż mam podłogę pod stopami i nie latam. Żałowałem, że nie jestem śpiący, bo chciałem dalej śnić ten sen. Erol, widziałem Jezusa. Ali, o czym ty mówisz? Widziałem Jezusa w moim śnie. Był tuż obok mnie. O czym ty mówisz, Ali? Śpisz jeszcze? Dzięki tobie już nie. Słyszałeś to? Co? Ten głos. Głos Jezusa. O czym ty mówisz? Ten głos. To był głos Jezusa. Chyba się przyjadłeś wczoraj wieczorem i śniły ci się jakieś koszmary. Nie, nie. To był piękny sen. Był naprawdę piękny. Myślisz, że jeśli pójdę spać, to znów mi się przyśni? No proszę, cóż za doskonały pomysł. Szybko wracaj spać. Jutro czeka nas wielki dzień. Ali, należysz do mnie. Nie będziesz uczestniczył w tej pielgrzymce. Opuść to miejsce. Wciąż słyszałem ten głos mówiący, wyjedź. Ten głos naprawdę mnie niepokoił. Bałem się i zastanawiałem się, skąd on dochodził. Nie mogę usnąć w namiocie, poszedłem więc do samochodu. Ali? Co ty tu robisz? Wyjeżdżam. Co się stało? Co u nas przesiedziałeś w samochodzie?
Nie mogłem spać. Wciąż słyszałem ten głos. Głos? O czym ty mówisz? Głos Jezusa. Głos Jezusa? Ale miał ciężką noc. No nic, nie rozmawiajmy tutaj. Chodźmy do Mina. W porządku, pojadę za wami. Nie będziesz brał udziału w tej pielgrzymce. Należysz do mnie. Errol! 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 Nie jadę z wami. Co masz na myśli? Głos nalegałbym odjechał. Mam zamiar tak postąpić. Jak długo go znasz? 15 lat. Wsiadłem do samochodu i ruszyłem w stronę miasta Agba, w którym pracowałem. Po przybyciu do domu musiałem wziąć prysznic. Zauważyłem wówczas, że połowa zarostu na mojej klacie piersiowej była biała. Pomyślałem, że to może od kurzu, a może się tak zgrzałem. Wyszorowałem się więc porządnie i wytarłem, ale włosy faktycznie posiwiały. Wtedy usłyszałem głos mówiący: zobaczysz o wiele większe rzeczy niż to. Ogarnęło mnie przerażenie. W tym momencie napełnił mnie wielki lęk. To był dziwny rodzaj strachu, pomieszany z radością. Gdyż jednocześnie czułem, że Bóg jest ze mną i mi pomoże. Nabierałem pewności, że będę uwolniony od moich złych nawyków i problemów, a szczególnie od alkoholu. To połączenie lęku przed Bogiem i wewnętrznej radości doprowadziło mnie na kolana. Nie wiedziałem jednak, jak się modlić, nie wiedziałem, co mówić. Powiedziałem więc: tak, Panie, od tej chwili będę Ci w pełni posłuszny. Zrobię cokolwiek zechcesz, cokolwiek zechcesz. Tego wieczoru usłyszałem głos nakazujący mi wrócić do domu jak najszybciej. Bez jakiegokolwiek wahania zapakowałem wszystkie swoje rzeczy i ruszyłem do rodziny. Wszyscy sąsiedzi zebrali się u mnie w domu. Byłem niezwykle szczęśliwy. Wiedzieli, że kiedyś biłem moją żonę i dzieci. Wciąż jednak mnie lubili. W tym momencie wewnętrzny głos powiedział mi: powstań. Muszę wam coś powiedzieć. Gdy byłem w Arabii Saudyjskiej, zobaczyłem Jezusa we śnie. Jezus mnie dotknął. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że stałem się chrześcijaninem. Jestem teraz chrześcijaninem. Thank you.
Szybko, chłopcy, już pora do łóżek. Chodźcie. Zehra, ja naprawdę zostałem chrześcijaninem. Ale jak? Jak ktoś może zostać chrześcijaninem w Arabii Saudyjskiej? Gdy tam byłem, Jezus przyszedł do mnie we śnie. Zmienił moje serce. Dał mi niesamowitą radość. Powiedział, że należę do Niego. Pokochałem go. Nie wiem jednak, co mam teraz robić. O czym ty mówisz, Ali? W czym jest problem? Bardzo cię kocham, Zehra. Zawsze cię kochałem. Już nigdy więcej cię nie uderzę. Bóg mi przebaczył. Czy przebaczysz mi? Przebaczę ci, Ali. Dlaczego płaczesz? Ali, w czym problem? Zehra, teraz... Teraz jestem chrześcijaninem. Lecz ty nie jesteś. Więc co my zrobimy? W porządku, Ali. Jeśli ty zostajesz chrześcijaninem, to ja również oddam swoje serce Jezusowi. Tej nocy mój dom był pełen pokoju. Jednakże ani moja żona, ani ja nie znaliśmy ani jednego chrześcijanina. Nie wiedzieliśmy, co robić. W każdym bądź razie musiałem pracować. Wróciłem więc do mojej poprzedniej pracy jako tynkarz. Hej, płacę ci za rozmawianie czy pracę? Tak, masz rację, szefie. Mówiłem tylko przyjacielowi o Jezusie. Tłumaczyłem mu, jak Jezus zmienił moje życie. Jeśli chcesz, tobie też o tym opowiem. Nie mam czasu na takie rzeczy. Ty zresztą też nie. Jeśli chcesz u mnie pracować, to pracuj. Nie obijaj się, bo będziesz zwolniony. W porządku. Nie przejmuj się nim, Ali. Ludzie i tak wiedzą, że jesteś świetnym pracownikiem. Ale ostatecznie i tak zostałem zwolniony. Znalazłem wówczas nową pracę, lecz znów zostałem zwolniony. Ilekroć znajdowałem nową pracę, wkrótce ją traciłem. Pragnienie, by dotrzeć do innych i powiedzieć im, co Chrystus zrobił w moim życiu, było dla mnie ważniejsze niż praca. Zdecydowałem się pojechać do Istanbulu i tam znaleźć pracę. 2 lata po pierwszym spotkaniu Jezusa wciąż nie poznałem żadnego chrześcijanina. Również nie przeczytałem Nowego Testamentu. Bardzo szybko znalazłem pracę i otrzymałem stałe zatrudnienie. Regularnie wysyłałem pieniądze do domu. Gdy rozmawiałem z żoną przez telefon, wciąż płakała i mówiła mi, jak bardzo ona i dzieci za mną tęsknią. To mnie przygnębiało. Nie radziłem sobie i znów zacząłem zaglądać do kieliszka. Nie wiedziałem, co robić. Jakiś głos wewnątrz mnie radził wracać do domu. Pamiętam, jak Jezus dotknął mojego czoła.
Wiedziałem, że on mi pomoże. Wróciłem do Marasz. Znalazłem pracę u kogoś, kto cenił moje umiejętności niezależnie od mojej wiary. Bardzo się z tego cieszyłem. Witaj, Zehra, witaj. Gdzie są dzieci? Bawię się na dworze. Spojrzeć na nie? Chyba nie trzeba, zaraz będzie obiad. Dobrze. Odpocznij sobie. Zehra, Zehra, chodź szybko. Tak? Jezus tutaj jest. Ali, czy dobrze się czujesz? On jest tutaj, w radiu. Dlaczego Jezus miałby być w radiu? Audycja nosi tytuł Wezwanie do pokoju. Wyciąłem kartkę i długopis i czym prędzej napisałem do tej radiostacji. Poprosiłem o Nowy Testament. Nie minęło 10 dni, jak go otrzymałem. Sprawiło mi to ogromną radość. Nie mogłem się oderwać, przeczytałem cały Nowy Testament za jednym razem. Moje życie naprawdę zaczęło się zmieniać. Ludzie rzeczywiście widzieli zmiany w moim życiu. Teraz zapraszam wszystkich do siebie i każdemu zadaję to pytanie. Czy naprawdę chcesz zobaczyć niebo? Jeśli tak, zapraszam do mojego domu. Dziękuję Ci, Zehra. Czy Ali nie mógłby jakimś sposobem, podstępem nakłonić mojego męża do czytania Nowego Testamentu? Nie ma potrzeby uciekać się do podstępstw, Afet. Bóg przyciąga nas do siebie swoją miłością. Jestem pewna, że Ali porozmawia z Twoim mężem, ale jeszcze tego nie zrobił. Ali stał się zupełnie nową osobą. Aż trudno w to uwierzyć. Miałem bardzo trudne dzieciństwo. Czułem się odrzucony i niekochany przez moją rodzinę. Kiedy pracowałem jako pasterz, miałem świadomość istnienia Boga, mimo że Go nie znałem. Opowiadałem Jemu o wszystkich moich problemach. I On rozumiał mój ból, moje zranienia, godzinami wysłuchiwał moich problemów i kłopotów. Czułem, jak mnie pocieszał i znajdowałem pokój w bliskości z Nim. Sen zmienił moje życie, ponieważ szukałem zbawienia. I znalazłem zbawienie w Jezusie Chrystusie. Tak więc mówię Ci, który jesteś spracowany i obciążony, proszę, szukaj prawdziwego Boga i Jemu powierz wszystkie swoje problemy.